Chciałabym zacytować słowa Janusza Korczaka. Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. I myślę, że wy wszyscy jesteście tego przykładem. Zajęła was na pewno chemia, skoro tutaj jesteście. Słuchajcie, jesteście tutaj świadectwem tego, że Kędzierzyn-Koźle jest miastem chemii. To nie tylko świadectwo, ale to także przyszłość. Wasza wiedza i umiejętności spowodują, że nasze miasto będzie się rozwijać. Chemia to dziedzina innowacyjna i przyszłościowa. Brawa dla organizatorów, naprawdę. Tak dużą rzeszę młodzieży zebrać w jednym miejscu z tak ogromną wiedzą chemiczną, to naprawdę wielki sukces. No i życzę oczywiście wszystkim powodzenia. Wygrają oczywiście ci, którzy będą mieli ten jeden ułamek procenta więcej punktów. Ci, którzy akurat w danej chwili wykażą się tą chwilą wielkiego błysku. My w grupie mamy takie hasło, że chemia jest między nami. I to jest prawda, bo chemia nas otacza. Chemia jest wszędzie. I powiem wam, stawiajcie sobie cele, miejcie marzenia i miejcie plan realizacji tych celów i marzeń, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ja wam powiem, że polska chemia jest znaczącą w Europie i w świecie. Dla przykładu powiem wam, że grupa Azoty, gdzie mam nadzieję, że wiecie, że w Kędzierzynie są zakłady azotowe. Tak po uśmiechu myślę, że się orientujecie. Ale tak dla przykładu, cała grupa Azoty w Polsce ma przychody ponad 10 miliardów złotych. To znaczy, że sprzedajemy swoich produktów za taką wartość. Te nagrody, szanowni państwo, dzięki dwóm organom samorządowym. Organ prowadzący tą szkołę, starostwo powiatowe, miasto Kędzierzyn-Koźle i firmy. Grupa Azoty Zakesa, Petrochemia Blachownia, R Product, PCC Synteza, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Hemster, Klaster Chemii Specjalistycznej, Intersilesia McBride i Kaufland. Naprawdę szacunek dla organizatorów, którzy zdołali od tych wszystkich firm zyskać. Na początku będzie konkurs 1 z 16, dlatego że mamy 16 szkół. Czyli będzie rundka prostych, króciutkich pytań chemicznych, na które każda szkoła będzie odpowiadała. Za dobrze udzieloną odpowiedź każda grupa dostaje 5 punktów. I wy zdobywacie punkty dla swoich drużyn, które, kiedy my pójdziemy do laboratorium, będą tutaj rozwiązywały również zadania konkursowe. Jeżeli któraś szkoła przyjechała bez swoich kibiców, może swoje punkty, ale nie musi, przekazać innej zaprzyjaźnionej szkole. Po tej części 1 z 16 chemicy, czyli wszystkie 16 szkół, powędrują do budynku laboratorium, gdzie w pierwszej części będziecie pisać test teoretyczny i 10 najlepszych szkół przejdzie do drugiego etapu, czyli do części praktycznej, laboratoryjnej. Już potem na temat części praktycznej dokładnie powiemy w laboratorium, ale słuchajcie, nikt stąd dzisiaj nie wyjdzie bez nagrody.
że Babilon był.